come from the net. I search through systems, peoples, and cities for this sprite, Bob, my friend. My format? I have no format. I am a renegade, lost in the web. Kick. Reboot. Krawędź przestrzeni. Dziennik oficera pokładowego. Zuchwała Mary wkrótce dopłynie do regionu, w którym nic nie zarobimy, znanego jako krawędź przestrzeni. Gdyby nie pomoc wyrośniętego Enzo Matrixa, załoga naszego statku nadal gniłaby w celi, oczekując na skasowanie. Zdecydowaliśmy się pomóc Matrixowi w odnalezieniu Boba, zagubionego w supersieci. Nasz nowy sprzymierzeniec, surfer z supersieci, zgodził się pełnić rolę naszego przewodnika. Mamy jednak mały problem. Matrix nie jest zadowolony z zainteresowania, jakim surfer darzy jego ukochaną Andraję. Jak zwykle podążamy za kapitanem, nawet do supersieci. Nakot! Panie Krzysztofie! Tak, sir! Wygląda na to, kamracie, że dotarliśmy do krawędzi przestrzeni. To, czego szukamy, jest tuż przed nami. Przeciek. Ale w jaki sposób się przedostaniemy? Zostaw to mnie, kochana. Ale przede wszystkim potrzebujemy ochrony. Ochrony? Ale po co, kamracie? Bez pancerza ochronnego nie przetrwamy tam nawet jednego cyklu. Ale możemy zrobić go z tego. Martwe stworzenia z supersieci. Rozumiem cię, kamracie. Obudujemy statek łuskami smoka. Pozwól, że ci pomogę, śliczna panienko. Prawdziwy z ciebie dżentelmen. Matrix. Świetnie. Rób tak dalej. Uparty, zatwardziały, niemądry duszek.
A co to takiego? Andrea, nie rób tego. Musimy ją powstrzymać. Andrea! Enzo! Andrea! Broń. Tryb rozkazowy. Pełna kasacja. Nie. Ostrzegam cię. Jeśli zabijesz to stworzenie, zabijesz też Andreję. Zaufaj mi. To kategoria N. Stworzenie w supersieci, stabilizujące przeciek. Ucieka. Wcale nie. Namierzanie celu. Zniknęło. Znajdziesz je, kiedy się przedostaniesz. Kończymy, kapitanie. Powiedz prawdę, kamracie. Zdołamy ją ocalić? Serce mi się kraje na myśl o stracie tak wspaniałej dziewczyny. Mnie też. Dla Andrei podjąłbym każde ryzyko. W takim razie zejdź pod pokład i przyprowadź tu Matrixa. Andrea, słyszysz mnie? Przykro mi. Ona się nie budzić. Andrea. Kapitan mówi, że jesteśmy gotowi do drogi. Jak ona się czuje? Źle. Ray miał rację. To stworzenie ukradło nie tylko jej energię. Zabrało też część jej kodu.